Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już czwarty odcinek trzeciego epizodu z Assassin's Creed'a 3 Tyrania Króla Waszyngtona, Odkupienie. I dzisiaj co będziemy robić? Będziemy nakarmiać tłumy. Muszę się przyzwyczaić do tego, żeby trzymać blisko mikrofon, bo naprawdę dostałem dobrą radę. I lepszą, aż mi się normalnie fajnie zrobiło. Posłuchajcie teraz. My goal is to take Washington down. The rest is none of my concern. We'll never defeat Washington without the people of New York behind us. And what do they want? They're starving. We will win their support if we feed them. However, all the food is controlled by John Fitzwilliams. Co? He is the most corrupt official in a city filled with corruption. Bring him to me. And I will track him to his stores of food. Dobra. I jedziemy. Już po żarcie dla naszych głodujących. O, jeszcze katcenka jest. Miło. Miło mi. Ale żarcie. Mhm, rzeczywiście. There's Fitzwilliams. Aha. You won't find a worse bloodsucker this side of the Atlantic. He sells the food at inflated prices and skims the extra for himself. Co? Jaki debil. We don't care about him. We only care about getting people something to eat. Eventually he'll lead me to his hoard. Dobra. Możemy go w końcu zajumać. No już. Bierzmy się za jakąś konkretną robotę. Póki co to tylko by. Okej, trzeba śledzić Fitzwilliamsa do magazynu z żywnością. A to możemy go śledzić w taki sposób też. Przez dachy. Nie muszę go przecież koniecznie na ziemi śledzić. Tylko też mogę dachami. Jak to robi tradycyjny asasyn. Dobra. Widzę tą świnię. O cholera. Szybciej, szybciej. No, cokolwiek z łuku strzel do niego. No, byleby kurde zdechł. Dobra. Dobra, to wystarczy. To wystarczy, żeby kurcze mi się tu uciszył. Dobra. Ja sobie tam przechodzi. Aha, teraz musiałbym tam podlecieć. Chociaż nie wiem, czy nawet jest sens tam podlatywać, bo bym tylko się dał wykryć najpewniej. Dlatego ja sobie tu poczekam chwileczkę i zastanowię się, gdzie podlecieć tak naprawdę do niego. On sobie... Aha. Sam jest frajerem. Dobra. Prześladujemy go dalej, póki co. Aha. Dobra. Chociaż teraz źle zrobiłem. Dobra, zrobię sobie skok wiary. O kurde, ale teraz spieprza nieźle. Ucieka, ucieka. Czy już wyczuł powoli zagrożenie? O kurde. Dobra. On sobie tutaj stoi i czeka. Strzelił sobie ze splówki. Jakby gdyby nigdy nic. Czekaj, tu mamy wroga? Szajze. Już tak powiem. Dobra. Tam sobie teraz podlecę. Będziemy śledzić dalej tego typa. A, czyli teraz tutaj. Nie, nie ma pieniędzy. Nie dostaniesz hajsu. Sprzedałeś się.
kurde. Za to kurde. Sprzedawać jedzenie za taką drogą cenę. Pewnie za cenę w cenie konsoli. Ale tam to są jeszcze funty, to jeszcze mogę zrozumieć jakość i cenę. Ale co to kurde ma być? Sprzedawać jedzenie za tak drogą cenę, no to jest chore, według mnie. Dobra. O kurde. To niedobrze się tutaj szykuje. Nieciekawie. Zabij Fitzwilliamsa, pozostając niewykrytym. Dobra, rozumiem, co macie na myśli, pozostając niewykrytym. No to tak też zrobimy, spokojnie. Czekajcie, stuk siana. Tam jest stuk siana. Tam sobie podlecę. I teraz coś takiego wezmę. O, proszę. I zdejmiemy gościa. O, proszę. Kurde, szybciej. Dobra, i tak już zostaliśmy wykryci. Zaraz im zrobię takie kurde wejście, że się nie pozbierają gnoje. Ty, jakie kozaki. Nie ma. Dobra. O. Dobra, to nie tak miało być, ale ciul. Dobra, koniec zabawy. O kurde. Cholera. Nie! Jakie gnoje! Normalnie gnoje! Totalne gnoje! O nie! Tego się prosiliście tylko. Nie, no muszę jeszcze raz tego typa zabijać. No zajebiście. Sorki, ale naprawdę się wkurzyłem. Nie tak to miało wyglądać. Dobra. Już mam w dupie tego psa. Cholera. Przestań mi szczekać, no i kurde. Dobra, wali mnie to. W dupie już mam to. Chcę tylko to przejść. O, proszę. Zgińcie wszyscy. Dobra, jeszcze raz trzeba pocisnąć. No, come on, come on. Dobra. Już mam w dupie tego Fitzwilliamsa. Bierzemy to, co nam się należy i spieprzamy. You. Yes, you. I wasn't doing nothing. Thomas Jefferson needs someone to get this cart of food to hungry people. To sell it? Give it. Aha. Free food for hungry folks. You're a man, friend. Get some friends. We will take as many cartloads as we can. No to jedziemy. Konwój z żarciem. Dobra. Czorle zabójstwa, dobra. Nie ma to jak w banku. Kurde, no wali mnie to, że spieprzyłem jedną część synchronizacji. W dupie już to mam. Chociaż i tak mi się to udało za pierwszym razem. Ale... Dobra. Dobra, udało się, jest. Oh yeah. Dobra. A teraz na górę. Kurde. No ja nie mogę, co ty robisz? Ja cię kręcę. Czekaj, no nie. Ja chcę wykonać orle zabójstwo, o tak. O je. Dobra. Świetnie. O to chodziło. I to jest akcja, panowie.
panie właściwie. Dobra, podwójne zabójstwo. Ciul. I kolejne podwójne zabójstwo. Ciul. Dobra. O kurde. Nie! Nie ma! Nie ma takiego! O cholera. Dobra. Nie! Cholera. Psia kość. Dobra, w dupie już to mam. No, kamera się buguje. Dobra, ciebie już tak załatwię, no. Masz. O, w mordę. Sorki, że twój wóz tak został poturbowany, ale to mnie już nie obchodzi. Powiem ci szczerze. Teraz tylko mamy zrobić to, co do nas należy. O, dobra, następni, następni. O, kurde! Czekajcie, muszę wysadzić te beczki. Okej, okay, czyli w tym celu pistole. Ło, jaki odrzut. No dobra. Tak już mogę was. Ciul, dobra. No, zapraszam więcej. No, 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 no. Kurde, co ty robisz? Dobra. No nie, kolejny. Dobra, jeszcze tak cię zabijemy. Ciul. Dobra. Kurde, epicko, naprawdę epicko. Tylko trzeba z tym jedzeniem teraz dojechać, żeby wiecie, nie zakończyło to się jednym wielkim failem. Jest, udało się. Na szczęście. Kurde, masakra. Thomas Jefferson, people! This here food is thanks to Mr. Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! Oh yeah! A few carrots, and he has won their loyalty. Starczy już kilka marchewek i zdobył już lojalność. Super, super to określiłeś. Dobra! No teraz wpieprzają tego tyle! Żygać wam się potem będzie chciało, uwierzcie. Ale wpieprzajcie. Wpieprzajcie do woli. Dobra, ja bym doleciał jeszcze na cel misji. O, możemy jeszcze nakarmić cywila. O, konwój. To chwileczkę, zanim zajmę się nakarmieniem ludzi, to jeszcze sobie podbiję konwój. O, tak. O kurde, ilu zabiłem naraz. Dobra. Ciul. No chodźcie, come on. Okej. Teraz muszę uważać. O, proszę. Lol. Ta, fajnie. Trochę to dziwnie by wyglądało, ale okej. Dobra, jeszcze jeden odważniak. Dobra, udało się. Nie, z taką mocą to ja bym naprawdę szalał. Szalałbym i jeszcze raz szalał. Okej, otwieramy drzwi. Jeszcze cywila trzeba nakarmić. A już tak sobie wejdę. O, już jestem po cięciu. Myślałem, że ktoś ważny, ale widać, że ktoś mi tylko głowę zawrócił niepotrzebnie. Ale dobra, nakarmimy jeszcze tego cywila. Kurde, ale ścina. Dobra. Lecimy sobie jeszcze na cel misji i zakończymy odcinek. O, już jesteśmy niedaleko. To aż super. O, jeszcze komuś trzeba... O, 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 o! Jeszcze bym gdzieś poleciał. O, po skrzyneczkę. Bo jest.
Tylko kurde, martwi mnie to, że trochę mi FPS zżera. Dobra. Come on. No, ktoś jeszcze? Nie ma. Ze mną nie ma żartów. Dobra. Mogę teraz sobie skrzynię otwierać. Otwieraj mi to. Dobra. Otwieramy, otwieramy. O kurde. Piesek się nam tu odzywa. O! Jaka maczuga! Ciul. No, zapraszam. No. Nie ma! A ja sobie wezmę jeszcze tą broń moją. Masz tu, o! Pięknie. No ej, no co jest? A, tam z góry strzelajcie. Czekaj, no nie! Nie ma, nie ma, ja chcę... Czekaj, schowaj tą broń. O, proszę, o to mi chodziło tylko. Ciul. O tak. Dobrze. Chwileczka, mam miecz? Nie, straciłem miecz. Ale jaja. Dobra, w dupie już mam to. Jeszcze widzę, że tutaj kolejny kuferek i nakarmienie cywila. To zrobimy to jak najbardziej i zakończymy wtedy odcineczek. No, pięknie. Okej. Okay. No, kolejne kuferki. Widać, że będzie co. Ała. No shit, zauważyli mnie. Jakie gówniarze. Dobra. Mam ich gdzieś. Dobra. O kurde. Nie ma nastraszania. Czekajcie. Nie! Kurde! Nie potrafisz schować jednej głupiej broni. O, dobrze. Nie wiem, co ja robię. To było nawet głupie. Walcz tu z nimi. O kurde, ale tu ich katuje. Dobra, ładnie. Pojechałeś z nimi. Aż się tylko jeszcze włamiemy. Może teraz coś ciekawego się znajdzie. Okej. I co teraz? Aha, dobra. Nic ciekawego. Tu jeszcze jeden jest, to już w ogóle masakra. Zbierzemy sobie ten kuferek i już na ser. O, tam jakieś jeszcze wspomnienie jest, którego chyba jeszcze nie widziałem. Okej. Jesteśmy w jakimś forcie. Gin. Kurde, słabo.
kurde, jaki odrzut. Ale narobiłem teraz zamieszania. Dobra, zaraz im tu zrobię masakrę. Lol, to było dziwne. Ty! Ale fajna zabawa! Męczymy, męczymy gościa. Kurde, nie, to było epickie. Kurde, jakie mądre. Nie ma, a to się dostanę i tak. Dobra. Otwieramy skrzyneczkę. I za chwilę kończymy odcinek. Ciul. Otwieraj mi to. O, super. 5 zatrutych strzałek. I tu jakieś wspomnienie. Aha. Tutaj jak ten Connor zabijał tego, swojego ojca. Czyli to dokładnie tutaj się działo. Na tym forcie. Okej, okay. Jeszcze tam widzę kolejną skrzynię. Widać, że naprawdę nie obędzie się bez zbierania. Ale dobra, no pozbieramy sobie, no. Co nam szkodzi. O dobra, tam jest skrzyneczka. No a co mi... Weź to upuść. Dobra. Kolejna skrzyneczka. Okej. Zniknąłem im. Kurde, tam kolejna skrzynia. Ja naprawdę, dzisiaj to będzie szukania. Znaczy dzisiaj będzie zbierania skrzynek w tym odcinku. Ale przynajmniej będzie to jakoś fajnie wyglądało. Powiem wam szczerze, bo zawsze to były krótsze odcinki. Więc teraz może trochę jakoś bardziej. Dobra. Zbierzemy jakoś tam skrzynię. No jak? No dobra. Jak chcecie tak się ze mną bawić. No. No i jak to tyle życia stracić? No ej, to są chyba jakieś żarty. Który chce? Ty, ty pierwszy, ty mnie najbardziej wkurzyłeś. Bez pięści. Znaczy bez pięści, kurde, bez broni. Ciul. Dobra. Który jeszcze? Zapraszam. Słabiutko. Dobra. A teraz dajcie mi w spokoju otworzyć skrzyneczkę i zakończyć odcinek, bo ja już bym to naprawdę chciał skończyć, bo pewnie już jest długi odcinek. Dobra, otwieramy to, otwieramy to. Pięknie. Okej, okay, lecimy z... dobra, nie, 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 nie to, nie to. Spokojnie. Tylko to, o. Dobrze. No to lecimy już na ten cel misji i kończymy w końcu ten odcinek. O, cywila jeszcze nakarmimy.
Dobra. Nie wiem, musiałbym gdzieś wlecieć. O, tu chociażby teraz. Teraz tu. Chociaż tu już karmiłem kogoś, z tego co ja pamiętam, ale dobra. Mniejsza z tym. O, tu mamy. Proszę. Sobie takie przejście. Okej. Dobra, ja bym już tu zakończył odcinek. Więc wespnę się na dach. Zakończę tu odcinek. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się to już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się, na razie.